Od ponad 2 lat mamy u siebie GLA w wersji plug-in, którym zrobiłem całkiem dużo kilometrów. Tydzień temu wsiadłem w jego w pełni elektryczną wersję, czyli model EQA. I od tego czasu zadaję sobie w zasadzie 2 pytania. Czy w ogóle widać różnicę? A jeśli tak, to czy warto do niej dopłacać? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj za kierownicy najmniejszego przedstawiciela w pełni elektrycznej rodziny SUV-ów od Mercedesa, czyli modelu EQA. I może od razu słowo wyjaśnienia, bo pewnie część z Was zastanawia się, co to za pomysł, aby porównywać plug-ina do samochodu w pełni elektrycznego. Ale ja tak jak powiedziałem, z GLA wersji plug-in mam do czynienia od ponad 2 lat i zrobiłem nim naprawdę dosyć dużo kilometrów. Jeżdżąc tamtym samochodem i teraz jeżdżąc tym, mam pewne spostrzeżenia i chciałbym się nimi po prostu podzielić, ale to w drugiej części materiału. Teraz skupmy się na tym, co ja w ogóle dostałem do testu. A jest to model, który nazywa się EQA 300 4MATIC. Konkretnie oznacza to oczywiście tyle, że mamy tu napęd na 4 koła. Nie mamy 300 koni, jak mogłaby sugerować nazwa, ale mamy tych koni 228. Maksymalny moment obrotowy, jaki tu uzyskamy, to 390 Nm. EQA w takiej wersji rozpędzi się do 160 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,7 sekundy. No i jako, że mamy do czynienia z samochodem elektrycznym, to zostały nam jeszcze 2 parametry. Pierwszy to pojemność baterii i tutaj znajdziemy wartość na poziomie 66,5 kWh. No i deklarowany przez producenta zasięg, czyli 435 km. No i może tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Powiem szczerze, że ja na początku elektrykami czy pluginami jeździć nie umiałem. Tego się trzeba nauczyć. Trzeba nauczyć wykorzystywać się pewne sytuacje na drodze. Jeśli macie rekuperację, szczególnie jeśli możecie ją regulować tak jak tutaj, to z tego też trzeba korzystać. Bo te zasięgi, które faktycznie osiągacie, mogą się naprawdę sporo zmienić w zależności od tego, jak będziecie jeździć. To jest może truizm, no tak samo jest przy benzynie, ale tutaj oprócz tego, że możecie jeździć szybciej, wolniej, no to właśnie dochodzi to odzyskiwanie energii. I to naprawdę działa. Tylko ja nawet dzisiaj, mając ze sobą jazdę pewnie 50 samochodami elektrycznymi, ogarnięte te wszystkie rekuperacje, hamowania i tak dalej, ja nie jestem w stanie zrobić tym samochodem w mieście więcej niż jakieś 320 km. Myślę, że to jest taki realny zasięg. I raczej czegoś takiego po tej wersji powinniście się spodziewać. Zresztą możemy podeprzeć się samymi cyferkami. Tak jak powiedziałem, bateria to 66,5 kWh. Moje zużycie energii w mieście na 100 km waha się w okolicy 20 kWh. Zrobię też czasem trochę mniej, ale zrobię też więcej. Zaznaczę, jak mi jest za ciepło, to włączam klimatyzację. Jak mi jest zimno, to włączam ogrzewanie. Ja nie jeżdżę samochodami elektrycznymi w taki sposób, żeby wszystko powyłączać, żeby tylko przejechać 10 km więcej. Dla mnie to jest bez sensu. Także mówię o takim zużyciu realnym, w sytuacji, gdzie korzystamy ze wszystkiego, z czego możemy, czy z czego chcemy. Zresztą, co tu daleko szukać, czy o czym mówić. Zobaczmy, jak to wygląda. Zużycie. O, 24 kWh. A mówimy od rozruchu, czyli ja w zasadzie nie przekraczam 50 na godzinę. To oczywiście sobie zaraz trochę spadnie, no ale ogólnie wygląda to w ten sposób. Jeżdżąc pod miastem na takich wolniejszych drogach, ja zużywam jakieś 17-18 kWh, autostrada to jakieś 24-25. Także większych zasięgów niż te 300 kilkadziesiąt kilometrów tutaj się raczej nie spodziewajcie. Także ten wątek mamy za sobą. Wejdźmy teraz do środka i zobaczmy, co to w ogóle jest EQA. Bo powiedziałem, że to jest najmniejszy SUV w gamie. Tylko pytanie, czy najmniejszy, to znaczy mały. Zacznijmy od bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 340 litrów. I to jest w mojej opinii rzecz, od której w zasadzie powinniście zacząć, jeśli szukacie tego samochodu nie dla jednej czy dwóch osób, tylko miałby on służyć jako auto, którym będzie jeździła na przykład cała Wasza rodzina. Z drugiej strony to jest elektryk, więc nie wiem, czy tak by się miało dziać, ale jeśli tak, to zacznijcie od bagażnika. Tu oczywiście trzeba gdzieś upchnąć baterie, silniki, więc to bierze się z tego, no ale finalnie zostaje nam 340 litrów, także nie jest to jakaś duża wartość. Ale
Mimo tego, że mamy tak nieduży bagażnik i jedziemy tym najmniejszym SUV-em w gamie, to zobaczcie, ile ja mam miejsca na nogi. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu, siedzę sam za sobą i od fotela kierowcy oddziela mnie cała masa przestrzeni. I to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie w tym modelu, w tym segmencie. Co więcej, mimo tego, że mam tutaj bardzo duże okno panoramiczne, to nad głową tego miejsca też jest pod dostatkiem. I to może być dla wielu z Was zaskoczenie, dla tych, którzy myśleli, że no nie, najmniejszy model, to na pewno się nie zmieścimy. Jeśli zmieścicie się w bagażnik, to z tyłu znajdziecie naprawdę całą masę miejsca. Ewentualnie jedyna rzecz, do której mógłbym się przyczepić, to miejsce na stopy, bo pod fotel kierowcy nie wchodzą one jakoś bardzo na luzie, ale z drugiej strony mamy bardzo mały, a w zasadzie bardzo niski tunel środkowy, także tutaj plus. No i zobaczcie też na Grześka. Przypomnę, że on ma 192 cm wzrostu i też zaznaczę, że on też siedzi sam za sobą. I może tego miejsca na nogi jakoś szczególnie dużo tutaj nie ma, ale gdyby przesunął trochę fotel do przodu dla niższego kierowcy, to już spokojnie by się zmieścił, szczególnie, że nad głową, także na miejsce nie będzie narzekał. Także podsumowując, EQA, mimo bycia tym najmniejszym SUV-em w gamie, oferuje poza bagażnikiem naprawdę dużo przestrzeni we wnętrzu. Przeskoczmy do przodu. Ja nie będę mówił o wyposażeniu, bo tak jak wiecie, w przypadku marek premium wyposażeniem często możemy sobie podwoić początkową wartość samochodu. Jest tutaj tego tak dużo, tych możliwości konfiguracji jest tak dużo, więc tego omawiał nie będę. Powiem tylko, że w mojej wersji fotele są mega wygodne. Świetne w Mercedesach jest to, że regulację foteli mamy na drzwiach. To jest dużo wygodniejsze niż szukanie jakiegoś przycisku gdzieś tutaj po boku. To jest ekstra. Może w sumie jak przy tym jestem, to też powiem, bo jeśli ktoś nie jeździł Mercedesem, to może być troszkę zagubiony. Skrzynia biegów. Jak spojrzycie tutaj, to tu jej nie ma. Gdzie ona jest? Jest w tym miejscu. I to po pewnym czasie okazuje się bardzo wygodne. Mnie się korzysta z tego bez problemu i nawet przesiadając się cały czas z innych samochodów, wsiadam i w moment to łapię. Nie bójcie się tego. Ja wiem, jak często ludzie reagują na takie zmiany. Ja samochody sprzedawałem, więc widziałem, jak to działa. Jak są przyciski albo coś tego typu, to jest na początku jakaś panika. Zupełnie się tego nie bójcie. Zaufajcie mi. Przyzwyczajcie się w moment, a potem będzie dla Was dziwne, że biegi są na przykład tu. Jest natomiast jedna rzecz gorsza, do której ja nie do końca mogę się przyzwyczaić, ale przez to, że to jest dźwignia do skrzyni biegów, nie mamy tutaj dźwigni do wycieraczek. Jak obsługujemy wycieraczki? W tym miejscu, tym przyciskiem. Czy tymi przyciskami. Ale do tego też się przyzwyczajicie. Zupełnie się tego nie bójcie. No i jeszcze jedna rzecz. Mam tu oczywiście Android Auto, ale ono prosi o kabel. Mercedes. Serio? Dobra, ale chcę powiedzieć co innego i przepraszam z góry za to, co teraz zrobię. Ja tego nigdy nie robię. I wrażliwych widzów proszę o przewinięcie jakąś minutę czy dwie do przodu. Ale dostaję często takie informacje, czy czytam pod filmami, że dzisiejsze Mercedesy to plastik, fantastik i wszystko tutaj skrzypi. Także może zamiast z tym polemizować, zgadzać się albo nie zgadzać i korzystając z tego, że mam Mercedesa, no to po prostu sprawdźmy. Jeszcze raz sorry. Staram się tutaj nic nie uszkodzić, ale jednocześnie dość mocno poruszyć. No ja tutaj naprawdę nic nie słyszę. Dla mnie jest ok. Dobra, nie dam rady dłużej, sorry. Także widzicie, jasne, ja mam tutaj bogatą, dobrze wyposażoną wersję. Te materiały są trochę inne niż w tych najniższych. Ja powiem szczerze, nie jeździłem dawno takim gołym Mercedesem. Bo w parkach prasowych samochody są przeważnie bardzo dobrze wyposażone. Może tam jest inaczej, ale wypowiadam się o tym, czym jadę. I tu jest ok. No i powiedziałem słowo jadę, więc może chwilę o tym. I to jest coś, za co ja GLA, EQA, samochody elektryczne najbardziej lubię. Mimo tego, że to jest samochód wyższy, to jazda nim potrafi sprawiać naprawdę całą masę radości. On się będzie oczywiście trochę przechylał w zakrętach, to jest jasne, to są prawa fizyki, ale jak na tego typu auto, to układ kierowniczy jest naprawdę precyzyjny i tutaj przy tej fajnej kierownicy z pakietu AMG macie takie wrażenie, jakbyście jechali w ogromnym cudzysłowie takim sportowym SUV-em. Oczywiście to się bierze też z tego, że to jest elektryk i reakcja na gaz jest natychmiastowa. Na papierze to nie wygląda kościołowo, bo to jest 7,7, więc może nie jest najlepiej, ale to jest nadal bardzo dobrze. I moim zdaniem, co trochę dziwne jak na ten segment, największą zaletą EQA są własności jezdne. Radość z jazdy, jaką daje ten samochód, chociaż ten slogan to nie ta marka. Ale właśnie ta radość z jazdy i też komfort, bo oczywiście komfort i zawieszenie musicie ocenić sami. Ja to zawsze powtarzam. Ja lubię sztywne zawieszenia. Tutaj zawieszenie jest
może nie sztywne, ale takie zwarte, takie mięsiste. Ono nie stuka na nierównościach, ale jednak te nierówności czujecie. To nie jest taki francuski samochód, ale też na nierównościach nie wypadają plomby. Mnie zawieszenie w tym samochodzie bardzo, ale to bardzo pasuje. Przejeżdżam teraz przez próg, naprawdę jest ok. Odnośnie jazdy w trasie, to powiedziałem, że mamy bardzo wygodne fotele, ale mamy też całkiem porządne wyciszenie. To jest klasa premium, więc myślę, że tego oczekujemy. I moim zdaniem EQA te wymagania spełnia. Pytanie, czy to jest samochód na trasę, ale jeśli będziecie po niej latać, to pod tym względem będziecie zadowoleni. I jeszcze kilka uwag. Ekrany możemy obsługiwać na kilka sposobów, na przykład dotykowo z poziomu kierownicy, co osobiście lubię tak średnio. Możemy to zrobić oczywiście dotykając ich. Lub z poziomu panelu, który jest tam, gdzie w większości aut jest skrzynia biegów. Odnośnie oświetlenia nastrojowego wnętrza nowych Mercedesów, wiem, że zdania są bardzo podzielone, od mega entuzjastycznych po bardzo dużą krytykę. Osobiście to bardzo lubię i dobrze się tutaj czuję. Podobają mi się takie kompletnie niepotrzebne pierdoły, gdy na przykład robimy cieplej, oświetlenie jest czerwone, gdy robimy zimniej, jest niebieskie. I tak jak mówię, to jest nic, ale ja takie gadżety lubię. Kamera, a w zasadzie obraz z kamer, jest tu naprawdę kapitalnej jakości. No i bardzo czytelne i myślę eleganckie są też zegary. Na temat wyglądu nie będę się wypowiadał, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. Powiem tylko, że bardzo podobają mi się w tym modelu listwy. Z tyłu to jest częściej spotykana rzecz. Te listwy przechodzące, że tak powiem, przez cały samochód. Ale z przodu to jest rzecz dużo mniej spotykana i to wyróżnia tego elektryka. Z daleka widać, że jedzie coś innego. Ja takie smaczki lubię. Także za to duży props. No i dobra, zanim przejdziemy do tego pewnego porównania, o którym powiedziałem na początku, to żebyśmy mieli pełną wiedzę, sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik EQA w wersji 250+, startuje z poziomu 229 300 zł. EQA 300 Formatic to już minimum 245 000 zł, a mocniejszy EQA 350 Formatic to przynajmniej 258 200 zł. Trzeba zaznaczyć, że jak to w markach premium, po dodaniu kilku pakietów, cena prezentowanego modelu zbliżyła się już do 300 tysięcy złotych. I teraz tak, prawie 300 tysięcy, czyli pewnie kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej niż GLA w wersji plug-in. Tak naprawdę cały ten samochód, wyposażeniowo, nawet praktycznie wyglądowo, odczuciowo, w wersji plug-in i w wersji elektrycznej jako EQA, to jest w zasadzie to samo. Prowadzi się podobnie, jeździ bardzo podobnie. I teraz tak, tu mamy silnik elektryczny w GLA. Ja będę mówił GLA, żebyście wiedzieli od razu, że chodzi mi o GLA w wersji plug-in. Takiego, z jakim mam do czynienia, bo oczywiście mamy czysto spalinowe, ale jak mówię GLA, to tutaj mam na myśli plug-ina. Więc jeżdżąc na co dzień GLA, gdzie on praktycznie cały czas jest naładowany, bo dojeżdżasz do firmy, podłączasz go, potem wracasz do domu, jeździsz sobie cały czas na prądzie, wracasz do firmy, znowu go podłączasz. Tam mamy zasięg na poziomie powiedzmy 50 kilku kilometrów. Okazuje się, że moje odczucia z jazdy tym GLA pluginem są praktycznie takie same, jakbym jeździł cały czas elektrykiem. I to mnie mocno zaskoczyło, bo tam oczywiście czasem włącza się silnik spalinowy, szczególnie jak jakoś bardzo mocno przyspieszycie, czy jak po prostu skończy się prąd. Ale jak dbamy o to, żeby ten prąd był, to jest dziwne, ale ja nie widzę różnicy w jeździe między pluginem a elektrykiem, bo ja tam praktycznie cały czas jeżdżę na prądzie. I teraz pytanie, bo dla mnie największą wadą samochodów elektrycznych jest to, że jednak jadąc nawet nad morze, i to nie musi być jakieś dalekie morze, to nie muszą być Międzyzdroje, mogę jechać z Warszawy do Gdańska, to ja samochodem elektrycznym już się boję to zrobić. W tego plugina w GLA wsiadam i mogę jechać do Bułgarii. Kończy się prąd, w sumie zaraz za Warszawą kończy się prąd, mam silnik spalinowy, tankuję sobie benzynę i jadę gdzie chcę. I po co o tym mówię? Bo bardzo często pisze się czy mówi, że pluginy to jest taka bzdura, to jest głupota, po co to wymyślili, tylko po to, żeby spełnić normy emisji jako cała gama w marce. I jasne, że taki był powód. Tylko ja teraz chcę powiedzieć o tej stronie praktycznej, no bo mamy tego plugina od ponad 2 lat. I my w zasadzie na co dzień, można tak powiedzieć, że jeździmy elektrykiem. Ten zasięg 50 km to jest oczywiście indywidualne, bo może dojeżdżacie w jedną stronę 100 km. Ale mówię o naszym przypadku. My na co dzień jeździmy cały czas elektrykiem. I mówię tutaj o zużyciu, i o opłatach, i o odczuciu. Bo tamten samochód jest tak samo dynamiczny jak ten.
tak samo cichy jak ten, tak samo przyjemny w jeździe jak ten, tak samo płynny jak ten, bo on, kiedy tylko może, jedzie na elektryku. I właśnie koszt takiej jazdy jest praktycznie taki sam, bo nam się zdarza oczywiście zatankować tamten samochód, tylko czasami to jest raz na dwa miesiące za sto kilkadziesiąt złotych. A taka codzienna jazda to jest prąd, tak samo jak tutaj. Więc to nie jest do końca takie proste, że jeśli chcecie te zalety elektryka, to musicie kupić w pełnego elektryka, dołożyć kilkadziesiąt tysięcy i wtedy ok. Okazuje się, że wcale nie. Zaznaczę też, bo może nie wszyscy wiedzą. Elektryk ma w takim mieście jak Warszawa dwie ogromne zalety, przynajmniej dzisiaj. Po pierwsze, możecie jeździć legalnie buspasami. Jak ktoś pracuje w centrum, to jest zbawienie. Ja z tego bardzo często korzystam, jeżdżąc gdzieś i naprawdę rewelacja. I druga rzecz, to się przekłada na finanse i to też jest świetne, jak stajecie w strefie płatnego parkowania, to nie musicie za to płacić. Także dwie rewelacyjne rzeczy, dwa bardzo duże argumenty za elektrykiem, jako na przykład drugi samochód w rodzinie, dla osób, które pracują gdzieś tam w centrum, czy gdzieś, gdzie trzeba płacić za parkowanie, no i też dojechać właśnie buspasem. Świetna sprawa. Ja elektryki chyba najbardziej za to dzisiaj lubię, bo do tych przyspieszeń się już po prostu przyzwyczaiłem. No i dobra, to tyle ode mnie. Dajcie znać, co myślicie o tym samochodzie, ale dajcie też znać, co myślicie o tej kwestii plug-in, elektryk i w ogóle plug-in. Bo to jest temat, który jest, widzę, często kontrowersyjny. A ja mam trochę inne zdanie w tym aspekcie, jeżdżąc takim elektrykiem, korzystając z niego, widząc, ile to kosztuje i jak to działa. Więc czekam na Wasze opinie. No i też jak zawsze, jak macie sekundę, to poproszę, oceńcie ten materiał, to mi się naprawdę przydaje. A jeśli kanał jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. Bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.